wprowadzić w tajniki ekonomii, w tajniki zarządzania. Ciekawe były zajęcia? Ciekawe. A chcielibyście jeszcze więcej wiedzieć? Myślę, że tak. Myślę, że ta skinka, którą tutaj żeśmy rozstawili, będzie starała się u Was jeszcze coraz bardziej się powiększać i zachęcać do poznawania ekonomii i zarządzania w większym zakresie. Ale na drodze, jak mówiliśmy o różnych zagadnieniach ekonomicznych, bardzo często mówiliśmy o firmach, mówiliśmy o przedsiębiorczości, mówiliśmy o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Wielu z Was mówiło, że chciałoby być szefem firmy, chciałoby być prezesem jakiejś firmy. Niektórzy mówili, że chcieli długo pracować. Jak się potoczą Wasze losy, zależy od Was. Ale zanim jakąkolwiek decyzję podejmiecie, warto jest słuchać mądrzejszych od siebie, słuchać praktyków, słuchać tych, którzy w swoim życiu nie tylko wiele osiągnęli, ale co ważne, bardzo długą drogę przebyli. Jak to się nazywają dzisiejsze zajęcia, nasze ostatnie zajęcia? Moja droga do biznesu, dokładnie. Na to spotkanie zaprosiłam specjalnie osobę, która nie od roku, nie od dwóch, ale od bardzo wielu lat jest świetnym fachowcem, jest praktykiem właśnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprosiłam do Was osobę, która ma ogromną praktykę w tym zakresie, ma ogromną wiedzę, ale co również ważne, osiągnęła sukces, bo przez tyle lat jest na rynku, przez tyle lat firma, którą prowadzi, osiąga sukces. Zaprosiłam do Was, niektórzy powiedzieli przedsiębiorcę, ale jeżeli jest to kobieta, to jak powinnam powiedzieć? No, istnieje właśnie problem, czy to nawet gdyby to było, nawet gdyby to było prawie ładnie brzmi. A jak byście ładnie nazwali kobietę, która prowadzi biznes? No, biznes numer, no właśnie, słuchajcie, zaprosiłam do Was. Właśnie biznes numer, to jest piękne określenie. Jeżeli jest piękna kobieta, to jest już piękne określenie. Panią prezes Marię Wasiewicz, powitajmy. Właśnie ta wspaniała dyrekcja, która z ogromnym sukcesem przez tyle lat prowadzi działalność gospodarczą, opowiem Wam dzisiaj o tym, jak do tego doszło, że tę działalność prowadzi, dzięki czemu osiąga sukcesy, ale również przedstawi Wam blask i cienie działalności gospodarczej, to znaczy jak ten sukces i ta ciężka praca się przekłada na życie rodzinne, na współpracę z przyjaciółmi, ze znajomymi, no i głównie na relacje z tymi najmłodszymi, czyli z dziećmi. Pani Mario, zapraszam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Właściwie muszę się przyznać, że przed tak szacownym projektem jeszcze nie występowałam. Także jest bardzo miło, że zostałam zaproszona. Odnośnie tego określenia bizneswoman czy przedsiębiorca, kiedyś taki mój znajomy zadał mi takie pytanie. Marysia, wiesz dlaczego jest tak mało pań, które prowadzą biznesy? Ja mówię, nie wiem. Bo wiesz, bo właściwie nie mają w domu żony, która by zrobiła resztę. Chodzi o to, że jak to Wam powiedzieć? Właściwie najważniejsze w życiu jest to, żeby wybrać swoją drogę, żeby określić, co się chce robić, kim chce się być, a z drugiej strony, żeby po prostu robić to, co Wam przynosi samo zadowolenie,
żeby po prostu chętnie chodzić do pracy. I właściwie klucz naszego życia to jest to, żeby pracować w takim zawodzie, przy takiej pracy, żeby przynosiła nam radość. I właściwie jeszcze jest jedna rzecz taka, że mi się wydaje, że lepiej być szczęśliwym szewcem, kowalem, niż nieszczęśliwym, prezesem firmy, nawet premierem. Także wy jesteście dopiero jeszcze tacy na początku, że tak powiem, zastanawiacie się, co byście chcieli robić w życiu, ale to jest bardzo ważne, żeby robić to z chęcią, co się umie i co chętnie się po prostu, żeby chętnie do tej pracy chodzić i żeby widzieć, jakie są, że tak powiem, wyniki naszej pracy. Tak jak pani Ewa powiedziała, że moja droga do biznesu. Każdy inaczej zaczynał, każdy inaczej prowadził ten biznes, każdy inaczej kończył, tak właśnie. Ja prowadzę firmę 22 lata. Czy to jest dużo, czy mało? No jakoś udawało mi się wygrywać z różnymi pułapkami. Ale właśnie to prowadzenie biznesu, jak to powiedzieć, jak się zarządza firmą, to się nie tylko, że tak powiem, liczy się na to, że będzie się miało pieniądze. Zarządza się firmą, to się zarządza ludźmi, którzy tam pracują. Zarządza się, że tak powiem, klientami, którzy przychodzą do nas, żeby zamówić coś, czy żeby coś tam u nas kupić. I to jest na swój sposób bardzo odpowiedzialne, bo jeżeli się pójdzie do pracy na etacie i, że tak powiem, zrobi się jakiś błąd, to za ten błąd się też odpowiada, ale nie tak dotkliwie jak za błąd zrobiony we własnej firmie. We własnej firmie trzeba na każdym kroku podejmować decyzję, a i za nie odpowiada za te decyzje, za skutki decyzji. Jak ktoś się podejmie decyzję na tak, to się odpowiada za skutki decyzji na tak. Jeżeli się podejmie decyzję na nie, to się odpowiada za skutki decyzji na nie. Można powiedzieć nie wiem, to też są jakieś skutki. Ja chciałabym jeszcze wam tutaj tylko opowiadać o tak zwanym po drugiej stronie medalu, jeżeli się prowadzi firmę. Wiadomo, że jeżeli się chodzi do pracy od godziny 7 do 15, to jest 15, zamyka się w grupę i wychodzi się i idzie się do domu. I można się poświęcić różnym innym zajęciom i domowym, i kulturalnym, i z dziećmi pobyć. Jeżeli się zaczyna prowadzić firmę, oczywiście ja jestem bardzo wdzięczna, że ja prowadzę firmę. Ja nie chcę tutaj was sprawić, że to jest źle, bo ja widzę po tylu latach bardzo fajne efekty pozytywne. Ale na przykład moje dzieci, ja zaczęłam prowadzić firmę, już nie pracowałam się. Ja chodziłam na godzinę 7, ale o 15 nikt nie chodziłam. Chodziłam o 16, czasami o 18. Czasami jak trzeba było, to i do 13 pracowałam, oczywiście. No i co moje dzieci muszą zrobić? Moje dzieci po prostu pod moją nieobecność zaczęły mnie prowadzić do domu. Ja to tak nazywam prowadzić do domu. No, tak. Moja córka była w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mój syn był w czwartej klasie szkoły. Córka przychodziła i mówiła tak, mama wróciła do godziny. No to co będziesz robić? Zaczęła, mówi, że mam tam jakieś namiary, a potem ktoś tam jeszcze. No to jak to zrobisz, to za no to co teraz? To zawsze na dobę człowieku. Moja córka nauczyła się, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej zaczęła wydobyć obiad na wysokiej klasie. I ludzie i dzisiaj jeszcze to opowiada, dzisiaj sama córka opowiada taką anegdotę, która jest po prostu prawdziwa. Tak, zgodnie z panem, a ile tego wody na sobie? A moja mama opowiada, 4 paluszki od góry. Tak to jest. I jeżeli nawet pan, rodzice dają jakieś zadanie, na pewno mówić o tym, że wam się nie chce, albo po prostu narzekać, że musicie coś tam wykonywać.
będzie mniejszy obowiązek. Ale takie sprawy różne teraz są i prawa, i są obowiązki. Tak samo każdy człowiek ma swoje prawa, ale ma obowiązki. Wy macie obowiązek chodzić do szkoły, prawda? Ten punkt to wasz obowiązek. Jak się nazywa, jakaś płynu bezpieczeństwa, żeby zrobiliśmy na tego. Ale oczywiście, ale obowiązki, obowiązek jeszcze przynosi sobie piątki i szóstki, tak? To? Bo żaden ten rodzic nie mówi, że idź do szkoły, oczywiście nie był ty, tak? To znaczy, że macie obowiązek uczyć się dobrze, tak? Na dobrą cenę. No dobrze. I teraz tak, jeszcze jeżeli chodzi o tę drogę do biznesu. Ja zaczęłam prowadzić swój biznes, dlatego że było bezrobotne. Wszyscy się śmieją. Ale dlaczego było bezrobotne? Bo pracowałam w firmie i w tej firmie pracowało i, że tak powiem, pojawiały się moje dzieci. I ja, pracując w firmie na etacie, miałam po prowadzeniu dzieci urlopy wychowawcze. Bo tam teraz też są urlopy wychowawcze. Tylko wówczas 20 lat temu było to inaczej. I, że tak powiem, pracując, miałam przerwę. I wy dzieci też tak mówicie, że moja mama siedzi w domu, tak? I w ogóle jak mój syn w pierwszej klasie szkoły podstawowej napisał w takim zeszycie, że lekarka leczy, nauczycielka uczy, a co robi twoja mama? I właśnie o to chodzi, że to się daje w domu. Odmysłowiło mi, że ja właściwie to się nie nadaje się do domu. Tak ja wykonywałam swoje zajęcia, ja byłam bardzo dobrą matką, byłam dobrą kucharką, wszystko zrobiłam tak jak trzeba, ale po prostu już jak te moje dzieci trochę się odchowały, ja po prostu poszłam do pracy. Bo właściwie to podziwiam te panie, które zajmuje się domem, ale to jest praca o wiele cięższa niż prowadzenie do pracy i nawet prowadzenie firmy. Co prawda prowadzenie firmy to jest takie prowadzenie domu. To jest druga sprawa. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? I przez to, że ja dużo pracowałam, a moje dzieci po prostu musiały mieć dodatkowe zajęcia, teraz z perspektywy lat, moje dzieci mają około 30 lat, już mają założone rodziny, stwierdzam, że oni też wtedy narzekają, że muszą dużo pracować. Więcej pracować niż normalnie, niż lubisz nie. Ale teraz mówią, że właściwie to bardzo dobrze, bo oni tak umieją gotować, umieją sprzątać, umieją bardzo dużo innych rzeczy, których ich rówieśnicy nie umieją. Także te dodatkowe obowiązki, na których na pewno część z was narzeka, można wychodzi wam na plus. A kim w ogóle wy jesteście w piątej, szóstej klasy, tak? Dobrze? Nie czwarta? To już chyba jesteście wybitni, skoro zostaliście tak pani też do tego uniwersytetu, co? I jak teraz właśnie młodzież w waszym wieku, jakie macie preferencje? Kim chcielibyście? Historię? No tak, już, no właśnie widzicie. A widzicie, a ja właściwie ja chciałam zostać inżynierem i zostałam. Ja skończyłam Politechnikę Białostocką, zostałam inżynierem mechanikiem. To prawda, to jest taki zawód, jak to mówią, nie kobiety, tak? Ale ja się bardzo w tym zawodzie dobrze czuję. I w związku z tym, że właśnie zaczęłam na początku, że dobrze robić, wykonywać zadania takie, robić dobrze, co się umie, a co się
lubili ze mną pracować, bo na pierwszy rzut, że tak powiem, najpierw prosili o uwagę, a potem jak się zaczęliśmy rozmawiać na różne takowe tematy, to już nam jakoś lepiej zaczęła się współpraca, że tak powiem, zawodowa układa. Jak się pracuje? Słuchajcie, pracuje się ciekawie. Ja nie mówię, że jest źle, że to jest źle czy dobrze, ale jest ciekawie, naprawdę jest ciekawie. Ja miałam szczęście pracować z bardzo ciekawymi klientami. Do mnie przychodzili klienci, którzy mieli swoje potrzeby, a tak zwane zaspokajanie potrzeb moich klientów różne odznaki tego, że klienci moi są zadowoleni. Nawet kiedyś prezentowałam się z taki duży kwiat, powiedział pani Mario, przepraszam, ale ładniejsze wiązanki już nie znalazłem wiązką. Podziękował mi za to, że mu zrobiła bramę, która się otwierała na piwo, otwierała się i zamykała się, i nie musiał wysiadać z samochodu, tylko od razu wjeżdżał do swojego garażu. Na przykład, to tak się pracuje. Jeżeli pracuje się, sprzedaje się jakiś produkt klientowi, a klient jest zaszczyciny, to ja mam podwójnie szczęście. Tu jakieś pytanie? No plus. No właśnie mówiłam, że odpowiadasz na wszystkie swoje kroki, tak? To są wszystkie swoje decyzje. I nie ma zmienić. Po prostu tak to jest. Jesteś szefem, odpowiadam za siebie, za swoich pracowników. I za to, czy ten produkt, który ty tam sprzedasz, czy się dobrze pracuje, czy się zepsuje, prawda? To jest taka odpowiedzialność. I trzeba po prostu ta odpowiedzialność jest czasami taka przytłaczająca. No ale trzeba ja prowadzę firmę, ja mówię, że prowadzę firmę szpitalną. To znaczy, to moja firma zatrudnia szpitalnych, stawaczy, mechaników, mam inżyniera mechanika właśnie, który trochę tak pomaga mi zarządzać produkcją i my wykonujemy drzwi i bramy z profili skalowym, takie konstrukcje skalowe. I montujemy do klientów. To jest. Przepraszam, jak się nazywa pani firma? Moja firma nazywa się Bimla. Jak? Bimla. A nazwa pochodzi od dwóch wspólniczek, które zaczynały się w 1951 roku. Ja byłam Maria, a moja koleżanka miała na imię Wiesia. A o której pani musi wstawać? Proszę? Której pani musi wstawać? O której? Znaczy, ja muszę wstawać. I mogę powiedzieć, że przez 21 lat jeździłam naszą motoplacą. W ciągu ostatniego roku jeżdżę naszą 15-18-30. Tak jest tam. Ja bym chciała się dowiedzieć, jakie były początki w ogóle prowadzenia biznesu. No właśnie takie początki, że byłam bezrobotna i szukałam pracy. A dlaczego byłam bezrobotna? No właśnie, to jest bardzo dobry temat. Dlatego, że ja pracowałam 10 lat w firmie, zresztą bardzo fajnej firmie, przedsiębiorstwie instalacji przemysłowych Chińskich w Białymstoku. I właściwie tam zrobiłam tak zwaną karierę nie pionową, tylko poziomową. Pracowałam w 4-5 działach w tej firmie. Poznałam zasady funkcjonowania tej firmy i właściwie odeszłam z firmy wtedy, kiedy byłam takim kierownikiem,
I dlatego też, bo właściwie ja już wszystko, co mogłam poznać w tej firmie, poznałam. Ale stanowisk w górę nie było dla mnie, nie było dla mnie stanowiska na kierownika działu czy na dyrektora, bo mieliśmy bardzo dobrych dyrektorów i kierowników, a ja się chciałam rozwijać. To ja wtedy po prostu zwolniłam się z tej pracy i poszłam i cały rok studiowałam jeszcze. Ja już byłam po studiach na Politechnice, ale po 10 latach były takie studia, które jeden stwierdził na Politechnice też białostockiej, studia podyplomowe, organizacje zarządzania. I ja przez cały rok chodziłam do szkoły, na studia. I to chodziłam z systemem dziennym, także nie mogłam pracować i studiować. Ja po prostu musiałam się zwolnić z pracy, żeby studiować. Moje dzieci wtedy małe też chodziły do szkoły, ja też chodziłam do szkoły. I to po prostu, i skończyłam po roku te studia podyplomowe i zaczęłam szukać pracy. I tak, to był akurat ten 91 rok, to jest taki, ta wolność gospodarcza, o której może już wam tutaj wykładowcy mówili. Można było zakładać firmy. Były pewne ustawy, gdzie można bez żadnych problemów zakładać firmy. Ale ja chciałam znaleźć pracę, no, złożyłam aplikację do delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, która się tu otwierała, tworzyła się w Białymstoku. Bo ja już jeszcze podobno w studiach, ja miałam rozszerzone horyzonty i chciałam po prostu pracować w tej delegaturze. Bardzo dobrze znam strukturę tych zakładów przemysłowych i tak mi się wydawało, że ja będę dobrym pracownikiem. No, ale tak, no załóżmy, lepszy, czy po prostu nie przyjęto mnie. To znaczy, mnie nie powiedziałam, że nie wiem, czy ale w międzyczasie szukałam innej pracy. I tak, zachodziłam do jednego zakładu. No, nie przyjęli mnie, bo na przykład myśleli, że ja jestem po prostu, nie umiem tego, co oni chcą robić. Do drugiego zakładu, odnosiłam wrażenie, że oni po prostu się boją mnie zatrudnić, bo mogę być jakąś tam konkurencją dla mnie, tak? Bo mam jakąś tam wiedzę w tym zakresie. A inne zakłady nie miały zdania. Tak po prostu akurat wtedy była taka sytuacja, że było dużo bezrobotnych. No bo tak było. Teraz też jest dużo bezrobotnych, ale tam to bezrobocie było trochę innego typu. No i co? I spotkaliśmy się w czwórkę i zaczęliśmy rozmawiać. Mój mąż wtedy prowadził firmę budowlaną, a ci moi kolega jest koleżanką, ta moja piesie, która z którą też była w pracy, miała pracę, ale jej ta praca nie odpowiadała. I żeśmy założyli spółkę i zaczęliśmy robić drzwi garażowe podnoszone. I początki takie były, że no co, trzeba było, myśmy zaczynali, jak czasami się mówi, że małżeństwo zaczyna od myszki widelca, to znaczy nic nie było. Bo są różne, wykładowcy mówili, że można kupić firmę, tak? Można kupić całą firmę, można kupić udziały w firmie, można jeszcze, a można założyć firmę od początku, tak? I ta droga moja do biznesu zaczynała się od tego, że my założyliśmy od zera. Wynajęliśmy kawałek hali, ona była dosłownie połowę tej hali, gdzie postawiliśmy spawarki, wiertarki, kupiliśmy stal, taka huta w Bochni, akurat z którą współpracowałam. Pojechaliśmy, kupiliśmy stal. Wówczas jeszcze nie było ani maili, nawet już faksy były początkowo, ale zamówienie w hucie trzeba było jeszcze złożyć za pomocą telefonu. To wy na pewno nie wiecie, co to jest.
O, rozumiecie. I kupiliśmy start, zatrudniliśmy na początek jednego pracownika. I zaczęliśmy projektować, zaczęliśmy wykonywać ten drzwi. Ale zanim zaczęliśmy te drzwi produkować, to pojechałam z koleżanką właśnie do Urzędu Patentowego, do Warszawy. I dwa dni w bibliotece Urzędu Patentowego sprawdzałyśmy wszystkie zastrzeżenia patentowe tych produktów, żeby nikt do nas nie miał pretensji. Rozumiecie? Bo są patenty, są tak zwane, jeszcze patent jest trochę wyżej, są tak zwane wzory użytkowe też, które można w Urzędzie Patentowym zastrzec. I my posprawdzałyśmy, że nasze drzwi mają rozwiązanie, może idea była podobna do tego, co było już na rynku, ale w szczegółach mieliśmy swoje rozwiązania autorskie. I tak zaczęliśmy produkować te drzwi. No i akurat wyszło tak, że trafiliśmy w dziesiątkę i nam te drzwi, mimo że ze stali, może w pewnym momencie po dwóch, trzech latach ja używałam takiego hasła. Moje drzwi ze stali sprzedały się jak świeże bułki. Po prostu było zapotrzebowanie na takie produkty. I właśnie w biznesie chodzi o tym, że jeżeli chcesz mieć firmę, to musisz przede wszystkim znaleźć coś, co nazywa niszę. To znaczy znaleźć miejsce, gdzie te produkty będziesz sprzedawać. No i potem tak powoli, po dwóch latach mieliśmy chyba już 15 pracowników. Potem mieliśmy prawie 40. Teraz też już mamy mniej. Ale mieliśmy po prostu, na nasze produkty czekało się 40. I zaczynaliśmy po prostu, widzicie, bo mieliśmy jak zasób gotów. Kupiliśmy stan, kupiliśmy oprogramowanie. I nam się gotówka skończyła, a nie ma przychodu. I właśnie w takich sytuacjach najważniejsza jest tak zwana determinacja. To znaczy, jeżeli wierzysz, że dobrze robisz, to musisz nie poddawać. Bo to nie sztuka, coś zacząć i nie skończyć, tak? Najpierw trzeba ten biznes bardzo przemyśleć. Zobaczyć, czy jest na to popyt, czy będzie to, co będziemy robić, to będzie miało swoich nabywców, a potem robić to, co się założyło. Bo inaczej jest hardware, a inaczej produkt. Hardware to wiadomo, trzeba od kogoś tam kupić i sprzedać, tak? Zupełnie inaczej to się odbywa. A w produkcji to tak. Jakiś tam produkt składa się do różnych zespół elementów. Jednego elementu nie ma i nie ma produktu, tak? Tak więc trzeba planować, przewidywać, żeby wszystko było, a potem patrzeć, czy są na to nawet. Ja mogę mówić o produkcji, bo ja, że tak powiem, 22 lata produkcją się zajmuję. Pytanie. O, bardzo ciekawe pytanie. To znaczy tak, na emeryturę jeszcze się nie wybieram, bo jeszcze mam, że tak powiem, trochę silniejsze, żeby popracować. A że praca mi przynosi zadowolenie, to tak szybko to nie zrobię. Tego tak szybko nie skończę. Ale powiem ci o takiej rzeczy, że ja już teraz myślę o swojej emeryturze inaczej trochę. To znaczy, ja w tej chwili prowadzę, rozszerzam działalność swojej firmy, żeby na emeryturze w tamtej rozszerzonej działalności pracować. Już będzie inaczej.
Akurat w poniedziałek skończy mi się na się. Nie czuję się pani dziwnie pracy z takim bardziej męskim zawodem. Nie. To znaczy tak, to jest niby to męski zawód. Masz rację. Ale ja bardzo lubię ten swój zawód. I ja będąc na studiach, bo ja wyczułam liceum w policji, poszłam na politechnikę, na mechanikę. Tej mechaniki się uczyłam tylko na studiach. Ale miałam tak dobrych wykładowców i tak mnie nauczyli tej mechaniki, że ja do dzisiaj też jestem i menedżerem, jestem właścicielem, ale też jestem inżynierem. Ja te sprawy koncepcji, projektowania są po prostu dla mnie takie fajne. Ja lubię projektować, ja lubię domyślać nawet produkty, ja lubię, to się tak fajnie nazywa, zaspokajać potrzeby moich klientów, bo jeden klient przyjdzie do mnie i mówi, że chce, załóżmy, drzwi jakieś mocno wysokie, drugi mocno niskie, prawda? A trzeci chce drzwi jakieś tam krawężne i jeszcze z jakimś też kleje, tak? Ja jestem w stanie każde drzwi według potrzeb klienta zaprojektować, a potem wykonać. No panowie. To znaczy, słuchajcie, założyć się jest ciężko. Bo właśnie są takie akcje, że jedziemy tam, ciężko się nakładać, tak? Ale zorganizować to jest zupełnie co innego. Bo założyć się to jest papier, tak? Trzeba znaleźć tak. Lokal, tak? Gdzie by się pracować? Dla firmy handluje, nie trzeba dużego lokalu. Wystarczy biuro, internet, telefon, tak? I na twoje parę osób, tak? I można tak jak tam robić. Ale tak jak firma to produkuje, to musi mieć handel produkcji. I trzeba ją znaleźć, żeby ona odpowiadała na była taka, jaka potrzeba. Hala to raz, drugi raz trzeba ją nabić tam. No i zatrudniać ludzi. Ja w swojej firmie mam taką najgorszą, może tak powiem, podejmujemy najgorsze decyzje, bo które tak uważam, że przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy. Generalnie tak normalnie swoje przez 20 lat, to może dwóch, może trzech pracowników zwolniło. Dlatego, że to jest naprawdę, ja tak to przeżywam. Bo to nie, no to się odpowiada, jak się przyjdzie do pracy, to ma się odpowiedzialność nie tylko do tego pracownika, ale także za jego rodzinę, za jego, to brzmi, ja mężczyzn, za jego żony, za jego dzieci, bo właściwie zarabiając, biorąc pensję u mnie, ten pan niesie do domu te pieniądze i edukacji jego dzieci też. Także zwolnić to jest naprawdę duża odpowiedzialność i ja bardzo stresuję się zwalniając. No ale czasami były takie sytuacje, że trzeba było zwolnić. Z różnych przyczyn. Co jeszcze? Tak? To znaczy, moje pytanie w ogóle, tylko te drzwi w ramach na życzenie klienta. Także klient przychodzi i mówi, że on by chciał to. To ja zadaję to pytanie, a jak pan to widzi, tak? Czy pani to widzi?
Nie, u mnie są pojedyncze sztuki. Także jeżeli chcę, żeby ci pojedynczy klienci do mnie przychodzili, to ja muszę proponować, wykonywać, dbać o jakość po prostu. Bo jeżeli ja dobrze zrobię, te drzwi zamontuję i klient jest zadowolony, to on przyjmie jego sąsiad, jego sąsiadka, albo jeszcze ktoś z rodziny. Kiedyś miałam taką sytuację, przyszedł pan i mówi, jak to drzwi ja? Takie i takie, wymiary rzucili, ja mówię, no dobra. No dlaczego? Bo mój sąsiad tam za rogiem, który po prostu jest tak, przepraszam za wyrażenie, upierdliwy, że on wszystko mu się nie podoba. A wy robicie się u drzwi. I co? Ja mówię tak. I co? I mówię, że dobrze. To co dobrze? Nawet was poleci. To znaczy, że jak nie podoba mi się, to dla mnie na pewno. Nie można robić nic bez jakości, bo raz coś. Bo drugi raz już nie sprzedam, bo nikt od ciebie tego nie kupił. To sam problem. Znowu to. To nie jest tak, jak to słyszałam. Ja nie mówię, w sensie, że mówię, że pan. Nie, to jest proces. Jeżeli ja zatrudnię pracownika, to ja daję jemu 100% swojego zaufania. Od razu, dzień dobry. I to już jego sprawa, czy on te 100% utrzyma, czy te procenty zaczynają spadać. Jeżeli nie przychodzi do pracy, jeżeli źle wykonuje zadania, jeżeli robi błędy, ale dalej udaje, że tak powiem, jak rozmawiam z nim i daję mu jeszcze szansę. Jeżeli już nie wykorzysta i z tych 100% zostanie jakieś tam 49, wtedy przeprowadzam rozmowę i taką ostateczną. To naprawdę ja trzech pracowników zwolniłam. Tak normalnie, bo są jeszcze różne, bo ty na pewno też tutaj ktoś był, to sprawa pracy nie wiem. Bo można zaprosić pracownika na czas określony albo czas nieokreślony. U mnie pracownicy w tej chwili pracują na czas nieokreślony, ale nowi to przychodzą, pracują na czas określony. Na przykład pierwszy to jest okres próbny, 3 miesiące. I za te 3 miesiące widzimy, czy on się nadaje, czy nie. Ja bardzo dbam o to, żeby pracownik nie przychodził za karę do pracy. To znaczy, jak widzę, że tak jak wy młodzi mówicie, nie leży ta praca, to mu po tych 3 miesiącach dziękuję, no bo po co ma się męczyć człowiek, tak? Bo może on znajdzie gdzie indziej lepszą pracę, która by mu odpowiadała. No i tak jest, tak? Proszę? Nie, teraz nie. Ale jeden prawdopodobnie do końca roku pan może i nie przymurzył. Dlatego, że na zimę moja firma robi właśnie te reprogramy drzwi, to jest taka sezonowa praca. I ja to przyjmowałam 3 miesiące temu i mówiłam, że na 3 miesiące, bo jest teraz roboty, rozumiesz, co ja mówię, że jest dużo zamówień. A po 3 miesiącach, jak będą dalej zamówienia, to zostaną. A jeżeli nie, bo najważniejsze to określić na początku, przez przyjęcie, że ja się zatrudniam na rok, na 2, na 10 albo na 3 miesiące, rozumiesz? I wtedy, tak, ja bym nie miał profesji, on to mnie nie ma profesji. Tak? Proszę? Może 4 lata temu? Nie pamiętam.
wszystkie kontaktowe zamówienia zaopatrzeniowe można realizować albo przez internet, albo przez telefon i firmy przywołują do nas. I ja bym zaproponowała, że nie ma dla Ciebie już pracy na tym stanowisku, to może zajmie się innym pracą w innym dziale. Ale on po prostu się tam nie widział. To znaczy nie nadało się do pracy w tym dziale. No i po prostu pracy były odmuszone takie wymówienie. Tylko słuchajcie, bo to nie jest tak, że o, zwalniam Cię wszystko. Jest tak zwane prawo pracy. Jeżeli zwalniasz pracownika, to pracownik ma prawo i pracodawca też ma prawo. Jeżeli zwalniam pracownika, który jest na umowę długą, to mam 3 miesiące wypłaty. I za te 3 miesiące jeszcze ten pracownik ma 3 dni dodatkowo na poszukiwanie pracy i w ogóle klientów różnie, bo jeżeli jest, czasami może być 3 klientów, którzy zamówią na przykład 100 sztuk drzwi, tak? A czasami przychodzi klient, muszę mieć 100 klientów, żeby zamówili po jednej sztuce drzwi, tak? To jest proces taki różny. Tak? Bo jesienią przed zimą wszyscy chcą, że tak powiem, te drzwi zabezpieczyć. Zabezpieczyć budynek. Także od sierpnia do listopada mamy pełne ręce roboty. Tak? Mnie tak.
na bramę przesuwali. To się przechodzi taki proces. Trzeba znaleźć rzecznika patentowego, który się tym zajmuje zawodowo. Trzeba zapłacić pieniążki, on zrobi, zgłosi ten wynalazek albo wzór użytkowy do urzędu patentowego. Czeka się ileś tam lat, dostaje się, albo się dostaje zastrzeżenie patentowe, albo nie. I wtedy trzeba wnosić opłatę. Ale patenty działają chyba przez 10 lat, a potem już są ogólnodostępne. Wspaniałe, jeżeli pani zwali zatrudniać, to też proszę panią zwolnić. Proszę? Jeżeli pani zatrudnia i zwali, to też proszę panią zwolnić. Mnie? No widzisz, ja mogę się sama zwolnić. Znaczy mogę związać firmę. Ja jestem przeciwko firmy. Ile procent klientów niezadowolonych jest z pańskich usług? Ile? Ile procent klientów jest niezadowolonych z pani usług? To znaczy tak, właściwie to nie ma niezadowolonych klientów, dlatego że my robimy na konkrety ich zamówienie. Oczywiście mogą mieć inne zdanie na ten temat, ale generalnie jesteśmy w stanie zrobić taki produkt, żeby klient był zadowolony. Proszę pani, jak pani udaje się utrzymać dużą liczbę klientów, jeżeli drzwi do produktu trwały? Jakie? Jeżeli drzwi do zamówienia jest produkt trwały. No właśnie, to jest problem. Te dni, które 22 lata temu montowałam, jeszcze dzisiaj działają. Ale oczywiście może się zepsuć zamek, może się zepsuć zawczas w drzwiach, albo jeszcze jakiś inny element. I w związku z tym, że my szanujemy swoich klientów, to my mamy wszystkie części zamienne na te drzwi. Zapotrzebowanie. Nie wiem, naprawdę na... Każdego roku struktura sprzedaży jest inna. To znaczy, jednego roku więcej drzwi garażowych sprzedajemy, drugiego roku więcej drzwi do klatek schodowych, bo my produkowaliśmy drzwi do klatek schodowych, które po prostu są w bardzo wielu blokach wiązkowych. Robiliśmy do fabryki mieli hotel, oni modernizują swoje zakłady i tam są rzeczy takie 5 na 5 nawet robimy. Albo elektrociepłownia też się modernizuje, to tam różne w zależności od sytuacji. Ostatnio zrobiliśmy 17 sztuk na elektrociepłownię. Także nie ma jakichś takich, że tym nie jest. To znaczy, my produkujemy drzwi i montujemy do nich też na pewno. Ale my przeręcznie produkujemy, znaczy tak. Proces jest taki, że kupujemy stal, tak, profile różne, pniemy je, tak, pniemy po prostu na piłę specjalny, potem spawamy, spawa się półą automatami, to spawa specjalne. Potem malujemy, mamy malarnię, proszę.
a jeżeli się robi w sztukach, bo każde chwili są inne u nas. Także nie można automatyzacji pełnej zrobić, robi się tylko poszczególne elementy, które się automatyzuje. Rozumiesz? A jak pan się dostaje, pani pierwszy na co? Ile? Szczegół 2000 zł. A czy pani podatkuje drzwi antykomuniowe? To znaczy tak, moje drzwi są odporne na komania, tylko w związku z tym, żeby mieć certyfikat antykomuniowości, to trzeba przejść przez dodatkowe badania. I moja firma kupuje tylko drzwi bez certyfikatu. To znaczy, że jeżeli ktoś chce antykomaniowy, to nie zrobimy, tylko bez certyfikatu. Pani robili drzwi z drewna? Nie. Nie, jestem ślusarz, ślusarską firmę prowadzę. Jaką moja praca inna wygląda? Widzicie, trzeba właściwie na każdy etap prowadzenia firmy i w ogóle pracy powinien człowiek się rozwijać. To znaczy dbać o to, żeby nie stać w miejscu. I ja to właśnie zrobiłam. Zadawałeś pytanie, to słuchaj. W tej chwili prowadzę taką inwestycję, gdzie będę zajmowała się rehabilitacją. Nie dlatego, że ja nie lubię tej poprzedniej pracy, ale właśnie ta rehabilitacja to będzie moja praca na dłużej. Także mam opcję tego. Chyba wyczerpaliśmy. Kobiety, która rozpoczynała niezwykle trudny czas działalność gospodarczą, a osiągnęła bardzo wiele. Mało tego, rozpoczynała działalność, tak jak żeście pytali, w obrębie działalności, która bardziej się kojarzy z mężczyznami, prawda? A zobaczcie, poradziła sobie jak świetnie. Mało tego, pytaliście o to, czy ma jakąś wizję na przyszłość? Okazuje się, że tak. Zwróćcie uwagę, że osoby, które decydują się na działalność gospodarczą, nie tylko muszą planować dnia codziennego, ale muszą również wybiegać w przyszłość. Mało tego, dzięki temu, że planują, myślą, przewidują, są w stanie osiągać sukces, są w stanie zapewnić sobie, rodzinie, bardzo często również znajomym, ale również obcym osobom, swoim pracownikom, godne życie. Warto być przedsiębiorcą? Kto z was chciałby zostać przedsiębiorcą? Jeszcze raz podziękujmy. Te studia. Jeszcze raz proszę.